jeszcze dziś w piątek o 7 rano w naszej planetaryjnej stacji wartość temperatury zmierzonej w klatce meteorologicznej na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu oczywiście wynosiła 1,8 stopnia Celsjusza. Ale napływ do środkowej Europy powietrza arktycznego, które przez kilka ciepłych dni przyczaiło się nad Skandynawią, już się realizuje i u nas na Śląsku odczujemy ten fakt dziś wieczorem, kiedy temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza, a padający deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem i pruszący śnieg. Ta ujemna temperatura powietrza będzie nam serwowana przez wszystkie dni weekendu, kiedy rankiem w poniedziałek będziemy wybierali się do pracy, to także jeszcze nie możemy zapomnieć o odpowiednim odzieniu, ponieważ mróz dalej będzie nam towarzyszył. Silny północny i północno-wschodni wiatr osiągający w porywach nawet do 60 km na godzinę będzie obok wysokiej wilgotności względnej powietrza czynnikiem powodującym, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze o kilka stopni niższa na poziomie od minus 10 do minus 15 stopni Celsjusza. Duża przez większość część nadchodzącego weekendu wielkość zachmurzenia nieba i pruszący przy tych niskich temperaturach śnieg uświadamia nam, że mimo meteorologicznej wiosny, bo ta się zaczęła 1 marca, zima, co prawda ta kalendarzowa i astronomiczna, jeszcze nie odpuściła. Ciśnienie atmosferyczne, które do tej pory spadało, osiągnęło wartość poniżej 1000 hektopaskali, zaczyna wzrastać i w najbliższych dniach zamykało się będzie w przedziale wartości między 1005 a 1010 hektopaskali. Widzialność umiarkowana i słaba, ale dziś w nocy ograniczona przez mgły i zamglenia nawet do kilkudziesięciu metrów. Śnieg, niska temperatura, wiejący silny wiatr i nie najlepsza widzialność powinny u każdego kierowcy uruchomić samoistną ostrożność, a i pieszym uświadomić, że w takich warunkach żadnego pojazdu nie można łatwo i w krótkim czasie zatrzymać. Niedługo święta, co prawda do świąt pozostają jeszcze 2 tygodnie, ale oby tylko nie sprawdziło się przysłowie zielone Boże Narodzenie, biała Wielkanoc. To jednak na tyle odległy oczywiście meteorologicznie i prognostycznie termin, że o żadne synoptyczne spekulacje osobiście się nie pokuszę.